Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dodek. Zapraszam Was na kolejny materiał z gry Farming Simulator 19. Jesteśmy na mapce Dąbnica. I w dzisiejszym odcinku będą duże zmiany. Jak widzicie, maszyny są zgromadzone tutaj w tym jednym miejscu. Pozbyłem się wielu budynków. Głównie pozbyłem się silosu, pozbyłem się studni, pozbyłem się wiaty. I myślę, że na początek zaczniemy od tego, co najważniejsze na każdej gospodarce. A zanim jeszcze to postawię, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Jeżeli odcinek będzie Wam się podobał, to zostawcie lajka pod nim, będzie mi bardzo miło. I w pierwszej kolejności będę chciał postawić tą oto szopę z silosem. Będę chciał ją postawić tu w tym miejscu. Dokładnie tutaj na granicy działki. Dlaczego? Już tłumaczę. Tu zostawiłem sobie miejsce, żeby móc zwozić belę do pod tą swoją szopę. Natomiast tutaj zaraz pomaluję teksturami. Jeżeli chodzi o kwestię wywozu wszelkiego rodzaju plonów, to tak czy inaczej rzadko kiedy robię to przez główną bramę. Z reguły wywożę je tamtą tylną drogą z tyłu za gospodarką i dlatego też tutaj zostawiłem sobie ten wyjazd. Tak jak mówiłem, przejdziemy teraz do malowania. Tylko muszę zobaczyć, czy to jest... Nie, to nie jest ta tekstura. To też nie jest ta tekstura. O, to jest ta tekstura. Tutaj sobie zrobimy też wjazd do silosu. Pozostałe narzędzia zaraz ogarnę. Natomiast w następnej kolejności chciałbym Wam się pochwalić swoim nowym nabytkiem. Który kupiłem już poza odcinkiem. A zanim zacznę, to jak widzicie na moim koncie na początku odcinka było ponad 2,5 miliona złotych. Część z tych kosztów, część z tego dochodu uzyskałem poprzez sprzedaż swoich swoich budynków. A oto moja nowa przyczepa. Przepraszam, że taką dygresję. Też firmy Metaltech, TB20, 3-osiowa. Łącznie ten cały zestaw ma pojemność 58 tysięcy litrów. I jest on głównie przystosowany właśnie do tego, żeby wywozić plony z gospodarki. Między innymi tutaj też zostawiłem taką... Zmieszczę się? Nie. Będę musiał przejść tędy. I otworzyć sobie tu wejście.
Jedyny minus tej jest taki, że przyczepa musi się zmieścić cała do środka. Dlatego, że jeżeli przyczepa nie zmieści się cała do środka, to po prostu nie wykipruje, bo zacznie zawadzać o ściany. Natomiast tu, w tym miejscu, gdzie teraz otworzyłem sobie swoją, tą drugą część, będę trzymał palety z nasionami i z nawozem oraz wapnem, ale to w późniejszej części, jak je kupię. Dobrze, przyczepę zostawię tutaj na razie. Pojadę po te dwie małe przyczepy, bo na jednej jest rzepak, na drugiej jest soja. Też je pozwolę sobie wykiprować tu do tego nowego silosu. Jak widzicie, zlikwidowałem swoją piwnicę na ziemniaki, ale zlikwidowałem ją tylko dlatego, że ją po prostu przestawię w innym miejscu. Oj, trochę za szybko pojechałem. Coś mi dzisiaj znowu to jeżdżenie nie wychodzi tak, jak powinno. Dobrze, myślę, że ciągnik na razie tu zostawimy i go zgasimy. Chociaż nie. Ponieważ będę musiał pojechać jeszcze w jedno miejsce. A mianowicie będę musiał zrobić porządek tutaj z tyłu. Ale to już pozwolę sobie użyć tego taśmociągu. Nie będę ściągał tego drugiego, niech on sobie stoi tam na spokojnie w tym silosie. Dobrze, tutaj niech się ładuje, a ja postawię drugi budynek na swojej gospodarce. Zastanawiałem się nad tym garażem. Ale postanowiłem jednak mimo wszystko postawić coś, co wyszło spod ręki polskiego modera, tutaj u strony Mefiusa. Gdzie to jest? Na samym końcu było ostatnio, z tego co pamiętam. O! Jest duży magazyn na zboże. I mam zamiar go postawić tu, w tym miejscu, gdzie stała moja szopa poprzednia. Myślę, że tak będzie dobrze.
Uważam, jeszcze troszkę go cofnę tu do drzew. OK. Cóż, tak on się prezentuje poza odcinkiem sobie na spokojnie. Pozwolę tutaj wszystkie maszyny. Pozwolę sobie pochować. Zastanawiam się, dlaczego poza odcinkiem ogarnę kwestię otwierania tych bram. Także tak on wygląda tutaj. Myślę, że tu będę składował na słomę. Ewentualnie siano bądź kiszonkę. Te drzewa z tyłu, te które weszły w obraz budynku, to wytnę poza nim. Tę kieszonkę na razie zwiążę do tego swojego nowego silosu. I tam ją będę trzymał. W międzyczasie, jak ona się ładuje, to sobie sprawdzę jedną rzecz. Coś widzę, że ta kiszonka nie chce się tutaj za bardzo ładować, inaczej współpracować. Trzeba jej pomóc. A wracając do kontraktów. Zrobiłem ich poza odcinkiem bardzo, bardzo, bardzo dużo.
do tego stopnia, że ja naprawdę jeżdżę, jakbym był pijany. Do tego stopnia, że w pewnym momencie po prostu aż wyzerowałem czas gry, żeby móc na spokojnie sobie zrobić te wszystkie kontrakty, które sobie zaplanowałem. Skosiłem praktycznie wszystkie pola, które były możliwe do skoszenia. Do tego stopnia, że sprzedawałem wszystko, co się tylko i wyłącznie dało. No i łącznie uzyskałem z tych kontraktów kwotę prawie 2,5 miliona złotych, prawie 2600. Plus jeszcze sprzedałem te wszystkie budynki, które miałem na gospodarce. No i stąd wyszła ta kwota, którą widzieliście na początku odcinka. Planowo miałem tą nadwyżkę, która tam wychodziła, gromadzić w silosie. Ale stwierdziłem, że to się jednak mimo wszystko nie opłaca, ponieważ były to tak małe ilości, że tak naprawdę na gospodarkę zwoziłbym po 1000-2000 litrów. No tak najbardziej opłacalne to było przy tych dużych polach. No ale z kolei problematyczne było ogarnięcie ich ze względu na to, że trzeba je było naprawdę długo, bardzo, bardzo długo kosić. Dlatego też stwierdziłem, że po prostu będę wszystko po kolei, jak leci, sprzedawał. I stąd ta pokaźna kwota, którą udało mi się uzbierać. Mamy w tej chwili 18 minut odcinka. Ja tu na odcinku będę chciał zakończyć to wszystko w tym momencie. To będzie taki organizacyjny odcinek mający na celu pokazanie wam, jak będzie wyglądała nowa gospodarka. Myślę, że na chwilę obecną wygląda to ładnie. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Ja się w tym miejscu z wami pożegnam. I jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.